Witam wszystkich bardzo serdecznie na hali, która będzie pełniła funkcję, której projektant chyba nie przewidywał, więc masowy punkt szczepień, który ma ruszyć w poniedziałek i w poniedziałek o godzinie 9. Mam nadzieję, że przyjmiemy pierwszych pacjentów. To spotkanie z Narodowym Funduszem jeszcze trwa, bo ustalane są ostatnie szczegóły, ale taka garść informacji, którą powinniśmy, myślę, przekazać naszym mieszkańcom z naszego regionu. Punkt rusza w poniedziałek, będzie czynny od godziny 9 do godziny 19, więc 10 godzin dziennie. Planujemy, że docelowa przepustowość to 800 szczepień dziennie, więc myślę, tyle nie wyszczepiono w Koszalinie jeszcze od początku całej akcji szczepień. Będą pracowały dwie zmiany, 3 punkty szczepień, 3 punkty rejestracji, również lekarz, który będzie obecny, jeśli jakiekolwiek komplikacje wystąpią, miejsce, w którym pacjenci po zabiegu będą przez te 15 minut oczekiwać, czy ewentualnie jakieś skutki uboczne nie nastąpiły. Ruszamy z rejestracją, ale jutro podamy jeszcze bardzo precyzyjne szczegóły. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że rejestracja elektroniczna, czyli poprzez e-pacjenta, tych, którzy mają profil zaufany bądź też bankowy, ruszy jutro około południa. Również rejestracja poprzez infolinię. Jeśli będzie to wcześniej, to poprzez nasze środki komunikacji, czy też stronę, czy też Facebooki, będziemy o tym wszystkich Państwa informować. Docelowa, jak powiedziałem, przepustowość to około 800 szczepień dziennie. Rejestracja telefoniczna, bo też jest taka możliwość. O tym będziemy informować dokładnie w poniedziałek, od której ruszy, bo część z tej puli szczepionek, którą mamy przeznaczoną na ten punkt szczepień masowych, będzie możliwa również rejestracja, bezpośrednia rejestracja telefoniczna, bez wykorzystania czy to strony z możliwością rejestracji, czy też poprzez infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. I wszystkich zapraszam do szczepienia. To jest niezwykle ważna akcja. Nie ma rejonizacji, więc każdy chętny i uprawniony, zaznaczam, bo na dzień dzisiejszy te grupy, które mogą się rejestrować, są jeszcze utrzymane. Prawdopodobnie w maju te obostrzenia zostaną zmniejszone. Natomiast jeśli chodzi o punkt ten szczepień, on działa na takich samych zasadach jak punkty populacyjne do tej pory w NFZ-ach, a jest to dodatkowa możliwość przyspieszenia chociażby terminu, bo w tej chwili to co doskonale wiemy, jeśli rejestrujemy się, to są terminy majowe generalnie, więc będzie można tego szczepienia dokonać szybciej. I w zasadzie na dzień dzisiejszy to wszystko, bo resztę myślę w poniedziałek i będziemy dokładnie informować o jakichkolwiek zmianach. Wiemy, że szczepionki są zabezpieczone dla nas i powinny dotrzeć przed poniedziałkiem, powinny dotrzeć do Koszalina, a w poniedziałek o 9 tych zarejestrowanych. I proszę o to, aby przestrzegać też tych godzin, które są podane w grafiku. W poniedziałek wszystkich tych, którzy są zarejestrowani, zapraszamy do hali widowiskowo-sportowej na szczepienie. Nie chciałbym też, żeby się oczywiście tworzyły tutaj kolejki, aczkolwiek też będzie nas wspomagać nas będą Wojska Ochrony Terytorialnej, będą tutaj osoby, również policja, również Straż Miejska, więc prośba o to, aby nie było takich kolejek, które mogliśmy oglądać w mediach, aby ten dystans również w trakcie tego szczepienia zachować. Postaramy się, żeby to szczepienie przebiegało maksymalnie sprawnie i aby nie było potrzeby oczekiwania na swoją kolej. Przez cały tydzień szczepienia będą. Szczepimy od poniedziałku do soboty włącznie, więc niedziela jest takim dniem wytchnienia też dezynfekcji tych wszystkich pomieszczeń. 6 dni w tygodniu, 10 godzin dziennie. I mam nadzieję, że uda się, że tych szczepionek będzie tyle, że te 800, limit tych 800 szczepionek dziennie będziemy w stanie wyszczepić tyle osób, tych wszystkich chętnych, którzy się do nas zgłoszą.